Hejka! W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak robić żelki domowe. Potrzebujemy wodę, galaretkę i pudełka. A więc zaczynamy. Potrzebujemy 2 szklanki wody, nalać do garnuszka, żeby był wrzątek. Wlewamy do szklanki. Doprowadzamy do wrzątku. Wstawiamy na 9 stopni. Widzicie, jak woda paruje i już bąbelki są? I wyłączamy. Wsypujemy galaretkę. I mieszamy. Jeszcze jest bardzo gorąca, więc trzeba uważać. Trzeba intensywnie mieszać. Jest dobrze wymieszane. Odkładamy do ostygnięcia. Galaretka już ostygła. Nalałam sobie mniejszy pojemnik i teraz nalewamy. Patrzcie, ile żelek mi wyszło. Piękne są i pewne będą pyszne, a tutaj takie mało wyszło. Ale pachnie. Zostawiam do ostygnięcia. Jak wrócę ze szkoły, to będę jeść. Patrzcie, już przyszłam ze szkoły i już są gotowe żelki truskawkowe. Ślina mi leci. A, zapach. A teraz spróbujemy. Pycha. Chyba zjem w 5 minut te wszystkie żelki. Takie przepycha. Próbuj z moim przepisem. Pa!